Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj opowiem o arcybiskupie Lefebvre, naszym założycielu, o jego motywacjach, o jego sposobach działania, o tym co doprowadziło go do tego miejsca, które przez jednych było uważane za ratunek dla Kościoła, a przez innych za schizmę i rozłam. Zapraszam. Moje rozważania rozpocznę od przeczytania fragmentu krótkiej broszury, która jest zatytułowana Krótka historia mojego długiego życia. Jest to, jak już wspomniałem, niewielka broszura wydana przez nasze wydawnictwo Tereum. Oczywiście link też będzie w opisie. Tutaj z pierwszej ręki możemy się dowiedzieć, jakie były motywacje arcybiskupa, jakie były jego przemyślenia, co doprowadziło go do tych działań, które podjął. Ja tutaj zacytuję rozdział piąty, Nigdy nie uprzedzajcie opatrzności. I być może to już tytuł dla wielu będzie zaskakujący, być może wielu spodziewałoby się jakiegoś takiego wojowniczego. Tytułu, że tutaj musimy to zrobić dla dobra Kościoła, albo to oni są schizmatykami, albo coś w tym stylu. Natomiast właśnie arcybiskup Lefebvre nie tak mówił, nie tak działał. Ten wątek, wątek opatrzności, podążania za opatrznością, nie uprzedzania opatrzności, ten wątek u naszego założyciela pojawia się bardzo, bardzo często. I tak też jest zatytułowany. Ostatni rozdział tej krótkiej broszury. Zbliżamy się do końca, do końca i do początku, do początku bractwa i do końca mojej podróży, kiedy to zostało założone wasze zgromadzenie. Arcybiskup kieruje te słowa do sióstr bractwa św. Piusa X. To jest zapis konferencji, która dla nich została wygłoszona. Kilku francuskich kleryków, wśród nich obecni księża Olanier i Cotard, wówczas seminarzyści w seminarium francuskim w Rzymie, i pięciu czy sześciu innych przyjechało do mnie, gdy mieszkałem u litewskich księży. Opisali mi sytuację panującą w seminarium, gdzie rzeczy wyglądały coraz gorzej. Zanik dyscypliny, seminarzyści wychodzący na noc, cotygodniowe zmiany w liturgii. Każdego tygodnia grupa liturgiczna miała za zadanie przygotować nową liturgię. W seminarium francuskim, które pamiętałem jako wspaniałe miejsce i które tak mile wspominałem, zapanował naprawdę niewiarygodny bałagan. A więc arcybiskup jest, można już powiedzieć, na takiej emeryturze, i przyjeżdżają do niego seminarzyści i opowiadają, jak wygląda po soborze życie w seminarium francuskim w Rzymie. Ci młodzi seminarzyści, pisze dalej nasz założyciel, Wiedząc, że byłem wówczas wolny od wszelkich zobowiązań, nalegalibym coś dla nich zrobił. Ja sam nie miałem ochoty wracać znowu do pracy. Był to rok 1969. Miałem niemal 65 lat i nie uważałem, by to był dobry czas na zaczynanie jakiegoś nowego przedsięwzięcia. Wielu ludzi udaje się w tym wieku na emeryturę, myślałem więc, że również ja mam do tego prawo. Jednak tak nalegali, że byłem skłonny zatroszczyć się o nich. Absolutnie nie myślałem jednak o zakładaniu jakiegoś bractwa, nic z tych rzeczy. Teraz następuje podrozdział Fryburg. Jako były przełożony generalny Ojców Ducha Świętego Zgromadzenia Duchaczy miałem pewne kontakty w Szwajcarii, a zwłaszcza w szwajcarskiej prowincji mojego zgromadzenia, gdzie znajdował się dom dla studentów, którego dojeżdżali na wykłady na uniwersytecie we Fryburgu. Znałem dobrze biskupa François Charlier. Przybył on do Decalu, kiedy byłem tam arcybiskupem, a wtedy poznałem go osobiście. Mogłem porozumieć się z nim i umieścić tych kilku seminarzystów w seminarium Zgromadzenia Ducha Świętego we Fryburgu, aby mogli tam kontynuować studia. Pomyślałem, że byłoby to najprostsze rozwiązanie. Wysłałem kilku z nich bezwłocznie do Fryburga, aby wyrwać ich z obecnego środowiska. Pojechałem tam raz czy dwa, zobaczyć się z nimi, zorientować się, jak sprawy stoją. Ale to dotarło również tam. Moi seminarzyści nie byli tam szczęśliwi, ponieważ liturgia stale się zmieniała. Zaczęto nosić świeckie stroje, nie było już żadnej dyscypliny. Powiedzieli mi, nie pozostaniemy tu długo, nie otrzymujemy żadnej formacji, nie dają nam niczego ani konferencji duchowych, w ogóle nic. W takiej sytuacji nie możemy tu zostać. Źle to wygląda, pomyślałem. Pojechałem więc spotkać się z biskupem Szarierem. Zapytałem go, czy nie zna jakiegoś innego miejsca we Fryburgu, które byłoby lepsze od domu zgromadzenia Ducha Świętego miejsca, gdzie seminarzyści, którymi się opiekowałem, mogliby pozostać i otrzymać lepszą formację. Odpowiedział mi, Ekscelencjo. Sytuacja jest obecnie bardzo zła i stale się pogarsza. Mam bardzo złe przeczucia co do przyszłości samej diecezji i formacji kapłańskiej. Jestem pesymistą, nie wiem co z tego wyniknie. Ale mamy seminarium międzydziecezjalne, obsługujące wszystkie diecezje szwajcarskie, przyjmujące nawet świeckich studentów. Może przyjąć również waszych kleryków. Myślę, że powinien Ekscelencja to rozważyć. Pojechałem do tego międzydziecezjalnego seminarium, pisze dalej arcybiskup Lefebvre. Przełożony przyjął mnie bardzo uprzejmie. Ekscelencja, powiedział. Przyjmujemy świeckich studentów, tak, więc oczywiście chętnie przyjmiemy kilku dodatkowych seminarzystów, którzy chcą pójść na uniwersytet, to nie problem. Jednak mówiąc szczerze, seminarzyści nie otrzymują tu żadnej szczególnej formacji. Stołują się tu, robią co chcą, organizują się jak chcą, ale co do nas, nie ponosimy za nich odpowiedzialności. Jeśli chcą, mogą spokojnie prowadzić swój własny tryb życia, mogą wykonywać swoje własne ćwiczenia duchowe, tak jak inni, razem z nimi w kaplicy, to nie problem. Ale proszę nie liczyć na nas w niczym. Zapewniamy im kwaterunek i wyżywienie, ale to wszystko. Byliby tu w dokładnie takiej samej sytuacji, jak u duchaczy pomyślałem. Oficjalną liturgią znowu będzie nowa liturgia i wszystko inne też się pewnie zmieni. Co dobrego może dla nich z tego wyniknąć nie ma dyscypliny mogą chodzić wszędzie, nawet w nocy to nie do przyjęcia nie mogą być odpowiedzialne za formację u seminarzystów w takich warunkach. Co można było zrobić? Musiało być jakieś wyjście. Wiedząc, że opiekują się kilkoma seminarzystami, ojciec Filip, Dominikanin, pan Bernard Fay, świecki, obaj wykładowcy na uniwersytecie, ojciec Dehatevrier, przepraszam, jeśli źle to wymawiam, inny świecki, również mój przyjaciel, który uczył we Fryburgu, poprosili o spotkanie ze mną. Chcieli ze mną porozmawiać o kwestii formacji seminarzystów. Byli tym zainteresowani i zastanawiali się, czy nie można by czegoś zrobić. Zaprosili mnie do domu pana Faja i nalegla, nalegali. Ekscelencjo, musi Ekscelencja coś zrobić. Nie może Ekscelencja tak po prostu porzucić tych seminarzystów w takiej sytuacji. Jesteśmy pewni, że prześlemy następnych. To nie będzie trudne. Już znamy kilku, którzy pragną otrzymać prawdziwą formację. Błagam, mam 65 lat, odpowiedziałem, i mam zaczynać od początku. Słuchajcie, chętnie spróbuję pomóc tym seminarzystom. Jestem skłonny wystarać się o pieniądze na ich zakwaterowanie oraz wyżywienie. I będą szczęśliwe, mogąc pokierować nimi trochę w ich studiach. Bardzo chętnie i pomogę. Gdyby tylko znaleźli kapłana, kapelana, który zająłby się nimi, byłoby zupełnie nieźle. Jednak co do mnie, mieszkam obecnie w Rzymie i nie mam zamiaru go opuszczać. Nie jestem zainteresowany rozpoczynaniem nowego przedsięwzięcia. Już tutaj dosyć wyraźnie widać, jak bardzo powściągliwy był arcybiskup w tej sytuacji, jak bardzo chciał się już Wycofać. I to może być też odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielu biskupów, księży w tej epoce posoborowej nie zareagowało w żaden sposób. Oczywiście, część bez wątpienia była zachwycona tym Ađornamem, tym otwarciem się Kościoła na świat to tak oczywiście w cudzysłowie otwarciem się Kościoła na światowe idee tak należałoby to widzieć. Część była zachwycona, część nie wiedziała, co się dzieje, a część po prostu zrobiła już swoje w swoim życiu i miała nadzieję się wycofać. Nie czuła się na siłach, żeby podejmować jakąś walkę, żeby, żeby tworzyć coś zupełnie nowego. Widzimy, że arcybiskup Lefebvre to nie było tak, że miał jakąś wizję, że coś musi być zrobione, że, że po prostu trzeba, bo tutaj, bo coś. Nie, on tak naprawdę wolał, wolałbym już. Się odsunąć, wolałby zakończyć już swoją pracę misyjną, swoją pracę w kościele. Miał też już swoje lata. No jednak właśnie Opatrzność Boża inaczej tym pokieruje. A jednak, mimo że projekt ten do mnie nie przemawiał, pisze arcybiskup, po raz kolejny Opatrzność popychała mnie naprzód. Powiedziałem: dobrze, słuchajcie, to proste. Skoro nalegacie, zadecyduje biskup Szarier, biskup Fryburga. Pojadał się z nim spotkać. Jeśli mnie zachęci do działania w tym kierunku, zobaczył, czy dam radę coś znaleźć dla seminarzystów. Nie rozważaliśmy wciąż jeszcze kwestii zakładania bractwa, a jedynie opiekę nad seminarzystami w bardziej bezpośredni sposób. Jeśli biskup Szariery się nie zgodzi, powiedziałem, wówczas nie zrobił nic, albo zrobił jedynie to, co mi zasugeruje. Pojechałem na spotkanie z biskupem Szarierem i wyłożyłem mu problem. Tak, tak, oczywiście, powiedział. Sytuacja jest bardzo poważna. A zobaczy, ekscelencja, że będzie coraz gorzej. Proszę to zrobić, błagam. Proszę poszukać czegoś tu, w mieście, wynająć budynek, umieścić tam waszych seminarzystów i opiekować się nimi. W innym przypadku nie będą mieli żadnej formacji. Musi Ekscelencja coś dla nich zrobić. Nie wolno Ekscelencji ich opuścić. Jako, że jest Ekscelencja głosem opaczności, odpowiedziałem, zobaczymy, co da się zrobić. Pomyślę o tym, a potem zobaczył, czy da się znaleźć jakiś budynek. Zaczęliśmy więc szukać z naszymi przyjaciółmi z Fryburga jakiegoś miejsca do wynajęcia w mieście. Aby seminarzyści znaleźli się w otoczeniu bardziej właściwym dla formacji, którą chcieliśmy im dać prawdziwej formacji dla seminarzystów z kaplicą, show świętą, konferencjami z duchowości, regułą, dyscypliną, atmosferą seminarium. Kolejny podrozdział zatytułowany jest U Salezjanów. Udało nam się znaleźć lokal u Salezjanów przy Rue Marla. Znowu przepraszam, jeśli źle czytam. Zgodzili się wynająć praktycznie całe piętro w swym budynku, dzięki czemu mogliśmy mieć kaplicę i dość sypialni dla zakwaterowania około 10 osób. Zgodzili się również dać nam oddzielny refektarz. Przyjmowali studentów, mając nadzieję, że niektórzy z nich mogą mieć powołanie na salezjanów, ale w praktyce powołania były rzadkie. Był to rodzaj internatu dla młodych ludzi, którzy przybywali do miasta na studia. Dom nie był jednak pełny, Także salezjanin, który sam się nim zajmował, był bardzo szczęśliwy, mogąc wynająć część budynku, ponieważ pomagało mu to podreperować budżet. Uprzejmy nas przyjął i byliśmy z nim w dobrych stosunkach podczas roku, który tam spędziliśmy. Zaczęliśmy czekając, kto się pojawi. Byli już panowie Olanie, Tissier de Malare, Pelebo i sześciu innych, którzy zostali przysłani przez ojca Filipa i innych przyjaciół z Fryburga. Tak więc na początku mieliśmy dziewięciu seminarzystów. Próbowałem znaleźć księdza, który by mi pomagał, ponieważ wciąż pracowałem w Rzymie dla kongregacji rozkrzewiania wiary. Nie planowałem ponadto poświęcić się całkowicie temu dziełu. Nasi klerycy odbywali studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie we Fryburgu, gdyż w domu salezjańskim nie było, mówiąc ściśle, kursów seminaryjnych. Stwarzał on im po prostu duchową atmosferę, w której mogli otrzymać formację duchową kapłańską. Znalazłem ojca klerka, który przybył pomóc mi przez jakiś czas. Tak więc w październiku 1969 roku otworzyliśmy nasz mały internat. Jeszcze raz opatrzność poprowadziła mnie drogami, którymi nie miałem ochoty iść, ale poszedłem. Dziwna choroba. Wkrótce potem nagle poważnie zachorowałem. Zaszczęło się to 8 grudnia. Przebywałem w Rzymie i tam złapałem grypę, paskudną grypę odmianę azjatycką. Grypa, odmiana azjatycka, to też brzmi niezwykle aktualnie w naszych czasach, ale może nie wchodzimy za bardzo w szczegóły, bo mogłoby się okazać, że być może pewne modne azjatyckie odmiany grypy były już kiedyś tutaj w Europie. Nie wiem, jak się u nią zaraziłem, ale czułem się fatalnie. Miałem kłopoty z wątrobą, wszystko mnie bolało, źle sypiałem, musiałem szukać pomocy lekarza. Pojechałem do Zgromadzenia Ducha Świętego na tygodniowy wypoczynek licząc na to, że ojciec klerk zajmie się seminarzystami, ale stan mojego zdrowia się pogorszył. Zostałem przyjęty do szpitala we Fryburgu. Naprawdę myślałem, że umrę, nie mogłem już jeść. Mój język był całkowicie wyschnięty, jakby był z drewna. Nie mogłem nic przełknąć. Lekarze, badania, wiecie jak to jest, badanie za badaniem, badali wszystko. Wszystko jest w porządku. Jesteś ojcze zdrowy, nic ojcu nie jest. Nic mi nie było, ale nie byłem w stanie już jeść. Traciłem na wadze, umierałem. Ostatecznie wpadli na pomysł, by dokładnie zbadać mój żołądek i wątrobę. Nie wiem, kto wpadł na ten szczęśliwy pomysł. Myślę, że podsunęła im to opatrzność. W każdym razie odkryli, że mam pasożyty, węgorki, które właśnie zjadały moją wątrobę. Posłali próbki do Instytutu Chorób Tropikalnych w Palm i otrzymali odpowiedź, że to węgorki. Zaordynowali mi więc rozmaite lekarstwa i powiedzieli, że po krótkiej rekonwalescencji wszystko powinno wrócić do normy. Gdzie złapałem te węgorki? Nie mam pojęcia – Ludzie mówili, ba, to z pewnością w Afryce. Było to jednak na długo po opuszczeniu Afryki, więc to raczej wykluczone. A zatem był ksiądz truty? Kto wie? Nie mam pojęcia. Najbardziej zabawna diagnoza pochodziła jednak od mojej młodszej siostry, Marii Teresy. Zawsze była dociekliwa. Wyszukała w słowniku Lorusa medyczną definicję terminu węgorek. Węgorek jest pasożytem, który występuje generalnie u świń i odkrywany jest wyłącznie podczas sekcji. Była bardzo zadowolona, że znalazła to w słowniku medycznym. Na szczęście dla mnie, pasożyt został wykryty przed sekcją, a nie w wyniku niej. Tak więc zostałem poddany kuracji i powróciłem do zdrowia. Byłem już zdolny z powrotem podjąć pracę z seminarzystami. Jednak naprawdę umyślałem wówczas, że Pan Bóg w ten sposób chciał mi wskazać, żebym się nie podejmował tego przedsięwzięcia. A przyszły jeszcze inne próby. Odeszło trzech seminarzystów, potem czwarty. Pod koniec maja pozostali jedynie Olanier, Tisje i PLB. Drodzy przyjaciele, powiedziałem im, myślę, że w następnym roku pójdziecie do seminarium międzydziecezjalnego, które niedawno odwiedziliśmy. Będziecie musieli sami coś zorganizować, by mieć jakieś ćwiczenia duchowe i inne zajęcia. Nie zamierzam tego kontynuować. To nie jest wartle zachodu. Zakończmy ten eksperyment. Ale ona nie, a zwłaszcza Tissier de alarę, protestowali. Nie, powiedzieli. Nie wolno nam się wycofać. Nie chcemy iść do seminarium, w którym niczego nie otrzymamy. Nie chcemy tego rodzaju formacji. Nie. Będziemy kontynuować, a być może inni przyłączą się do nas. Następnie w czerwcu przy, przyjąłem 11 osób. 11. Niewiarygodne. Tak więc musiałem kontynuować. Nie miałem wyboru. A potem nasi przyjaciele Olanie i Tissier de Malare, powiedzieli mi: Ekscelencjo, co się z nami stanie po skończeniu tego seminarium? Dokąd pójdziemy? No cóż. Wrócicie do swoich diecesji i będziecie tam pracować. Ale biskupi nigdy nie zgodzą się nas przyjąć, jeśli pozostaniemy wierni tradycji, jeśli będziemy nadal nosić sutanny, jeśli będziemy, chci będziemy chcieli trzymać się tego wszystkiego. Nigdy nas nie przyjmą, nieważne dokąd pójdziemy. Zostaniemy odesłani gdzie indziej, nigdy nie będziemy mogli pracować w diecezjach. Ale co na to poradzić? Musimy pozostać razem, powinniśmy założyć łączące nas bractwo. Następnie musimy spróbować znaleźć biskupa, który zechciałby nas przyjąć. I pozwolił nam pracować razem, by kontynuować tradycję. W innym przypadku nic z tego nie wyjdzie. Wiecie, powiedziałem, może macie rację. Spróbujemy założyć bractwo. Będzie jednak musiało uzyskać akceptację. Zastanówmy się więc przede wszystkim nad statutami. Naszkicowałem statuty bractwa i kiedy niosłem je do biskupa Szaryera, myślałem sobie, jeśli zaakceptuję je, to dobrze. Ale zaskoczyłoby mnie to. Wierzę, że jesteśmy tradycjonalistami. Wkrótce osiągnie wiek emerytalny. Planuje w styczniu złożyć rezygnację. Nie będzie chciał wikłać się w coś takiego, ale zobaczymy. Dobrze, przestudiuję to. Powiedział mi biskup Szarier. Proszę wrócić po wakacjach i wówczas zobaczymy. Co jednak miałem tymczasem zrobić z 11 młodymi ludźmi, których się spodziewałem i trzema seminarzystami, którzy pozostali. Salezjanie już nas u siebie nie chcieli. Zrozumieli, że jesteśmy tradycjonalistami, ponieważ odmówiliśmy uczestnictwa w nowej mszy. Przełożony domu powiedział swemu prowincjałowi. To tradycjonaliści. Odmawiają odprawiania nowej mszy. Sprawują wyłącznie starą. Nie możemy im pozwolić, by u nas pozostali. To po prostu niemożliwe. Dali nam pod koniec roku do zrozumienia, że nie będziemy mogli już korzystać z ich domu. Musieliśmy więc szukać innego. Cóż wydarzy się dalej... Kolejny podrozdział zatytułowany jest Winietas. Potem Pan Bóg dał nam we Fryburgu wspaniały mały dom, Winietas. Przenieśliśmy tam nasze rzeczy pod koniec czerwca i seminarzyści mogli kontynuować to co rozpoczęli u Salezjanów. Jednak dla jedenastu nowych musiałem znaleźć miejsce na roczny kurs duchowości, rodzaj nowicjatu, który odbywaliby przed wstąpieniem do seminarium. Gdzie mogliby się zatrzymać? Szukaliśmy wszędzie we Fryburgu. Trudno było co się znaleźć. Potem dość nieoczekiwanie otrzymałem wiadomość z Francji, dlaczego nie spotka się Ekscelencja z prawnikiem Lowejem. Ma on posiadłość w Valais. Ma on posiadłość w wale, wcześniej należącą do kanoników Świętego Bernarda Wielkiego, który może oddać do waszej dyspozycji. Pan Lowej mieszkał w Fuli. Nie znałem go. W Fuli jednak brzmiało znajomo. Znałem dobrze księdza Bonwina, pracującego w tamtejszej parafii. Byliśmy razem w seminarium francuskim i nasze drogi kilkakrotnie się od tego czasu przecinały. Tak więc pojechałem do Fuli, spotka się z księdzem Bonwinem. Znasz pana Loweja? zapytałem go. Oczywiście, że znam. Dlaczego pytasz? Wydaje się, że ma budynek, który mógłby nam udostępnić na rodzaj nowicjatu, na rok duchowości. Chciałbym się dowiedzieć, czy to możliwe. To łatwe do zaaranżowania. Zaproszę go na śniadanie. Może z nim porozmawiać i zapytać. Pan Lowej przyjechał. Tak, to prawda, powiedział. Mamy budynek, który trzeba doprowadzić do stanu używalności. Kanonicy św. Bernarda Wielkiego chcieli sprzedać swój dom w Econ, służący im niegdyś zarówno jako nowicjat, jak i zabudowanie gospodarcze. Tresowali tam swoje psy. Nie chcieliby budynek, który przez 600 lat był domem zakonnym św. Bernarda, został przeznaczony na nie wiadomo jaki cel, może nawet na coś niegodziwego. Tak więc kiedy usłyszeliśmy, że chcą go sprzedać, Pięciu z nas z Wale zebrało się razem: pan Geno, Rosé, Bed Pedroni, jego brat Alfons Pedroni oraz ja. I zdecydowaliśmy utworzyć konsorcjum i kupić ten dom. Proszę się mu przyjrzeć i zastanowić, czy odpowiada Waszym celom. Proponowaliśmy go już karmelitom z Montelimar, którzy myśleli o osiedleniu się tam, ale budynek im nie odpowiadał. W tej chwili jest używany przez kilku niepełnosprawnych, ale nie wygląda na to, by zamierzali tam pozostać. W każdym razie możemy się dowiedzieć. Porozmawiajmy z nimi o tym. Jeśli będzie wam to odpowiadało, wspaniale. Jeśli nie, możecie poszukać gdzie indziej. Pomysł był dobry. Poszliśmy więc odwiedzić dom, który był zajmowany przez osoby niepełnosprawne. Przy tej okazji po raz pierwszy spotkałem proboszcza z Rides. Był bardzo szczęśliwy z perspektywy, że być może niedaleko jego wioski zamieszkają seminarzyści. Odwiedziliśmy dom i odśpiewaliśmy salwę Regina w małej kaplicy Matki Bożej Polnej. Było to już niemal dziękczynienie. Nie wszystko tam działało. Ale cóż to znaczyło? Sytuacja zaczęła rozwijać się dość szybko. To opatrzność nas prowadziła. Musieliśmy teraz iść dalej i znaleźć księży, którzy zaopiekowaliby się młodymi ludźmi, którzy mieliby tam mieszkać. Niepełnosprawni rzeczywiście nie pozostali tam długo i wkrótce pan Lowej powiedział mi: Proszę, oddajemy to do waszej dyspozycji. Możecie się wprowadzić, kiedy tylko chcecie, a potem zdecydujecie. Tak uczyniliśmy. Wprowadziliśmy się w październiku. Uczyniliśmy więc już dwa ważne kroki. Mieliśmy teraz dom we Fryburgu i drugi we W pierwszym było tylko trzech seminarzystów, nie było to więc zbyt wiele, ale potem dołączyli do nich kolejni. Walc, który był czwarty, potem Kotard, piąty, pięciu Wignieta i jedenastu we To był już niezły początek. Aprobata. Musieliśmy się jednak dowiedzieć, czy biskup Szarier zaaprobował nasze statuty. Tak czy nie. Pojechałem się z nim spotkać, przepełniony wieloma wątpliwościami, obawiając się bardzo, że nie udzieli swojej aprobaty. Było to 1 listopada. Tak, tak, aprobuję to, powiedział. Całkowicie się z tym zgadzam. Zaraz każę przyjść mojemu sekretarzowi. Weź papier i coś do pisania, powiedział do sekretarza i napisz moją kanoniczną aprobatę dla statutów Bractwa Świętego Piusa X założonego przez arcybiskupa Lefevre. Pomyślałem sobie, to niemożliwe. Jaśnię, to po prostu niemożliwe. Do dziś pamiętam jak wracałem wówczas ze statutami. Podpis biskupa Szarier i mój. Stanąłem pośród seminarzystów winietas i powiedziałem: proszę, statuty bractwa są zatwierdzone. Ach, również oni mi nie dowierzali. Cóż to za znak od Zatwierdzone przez lokalnego biskupa. Było to niewiarygodne, tym bardziej, że trzy miesiące później jego następcą został biskup Mami. Był on już wcześniej nieprzychylnie wobec nas nastawiony i nie chciał, by biskup Szarier, którego był wikariuszem generalnym, podpisał statuty bractwa. A jednak stało się. A potem narodziny zgromadzenia sióstr Bractwa Świętego Piusa X. Taka jest historia Ekon, którą zresztą dobrze znacie. Następnie zaczęła się historia sióstr. Pierwsza osoba, która zgłosiła się do sióstr bractwa, myślała, że zgromadzenie to już funkcjonuje, podczas gdy w rzeczywistości istniało jedynie w mojej głowie. Przyszła jednak i powiedziała: Chciałabym wstąpić do bractwa. Była całkowicie zdecydowana: chciała wstąpić do bractwa, stać się siostrą bractwa. Co mogłem zrobić? Nie czułem się kompetentny do zakładania zgromadzenia sióstr, ale chciałem, żeby powstało. Po jakimś czasie wróciła ona z inną młodą kobietą, później przybyła nam z pomocą siostra Maria Gabriela, etc. etc. Epilog naprawdę prowadziła nas opaczność. Zapewniam was jednak, że ja sam byłem opieszały i oporny, ale opatrzność popychała mnie coraz dalej i dalej, aż ostatecznie ulegałem. Teraz znacie już historię bractwa. Jak więc widzicie. Nie mogę twierdzić, że to ja sam decydowałem. Chcę to zrobić. Będzie to wyglądało tak, a tak. I myślę, że chcę, aby. To wcale nie tak wyglądało. Zdaję sobie sprawę i z pewnością również Wy to zauważyłyście, że tak było przez całe moje życie. To zawsze opatrzność decydowała o wszystkim. Opierałem się, ociągałem. Nie wykazywałem wcale entuzjazmu. Ale opatrzność ponaglała mnie. O nie, musisz iść dalej. A później, cóż, widzę teraz że Bóg rzeczywiście mi błogosławił. Błogosławił wszystko i sprawiał, że wszystko szło dobrze. Deo gratias. Miejmy nadzieję, że tak będzie nadal. Najchętniej w sumie zakończyłbym ten materiał w tym momencie. Tak piękne są te słowa naszego założyciela, ale wydaje mi się, że muszę kilka słów jednak jeszcze powiedzieć. Myślę, że dla wielu moich słuchaczy, moich widzów może to być zaskakujące, jak arcybiskup to widział, jak on przemawia, myślę, że tak spontanicznie, właśnie raczej wielu spodziewałoby się jakiegoś takiego, można powiedzieć, twardego, hierarchy kościelnego, takiego niezłomnego, takiego, który idzie, idzie cały czas w zaparte. Zupełnie nie tak arcybiskup sam siebie postrzegał i zupełnie nie takim był. I tutaj mamy pewną bardzo ważną myśl. Otóż tak właśnie być powinno. To znaczy, duchowieństwo, kapłan powinien być niezłomny w kwestiach wiary. Natomiast w kwestiach praktycznych, w kwestiach tego ułożenia swojego życia, swojego apostolatu, w kwestiach, no właśnie, takiego praktycznego życia, też takiego obcowania z najbliższymi, z tymi, którzy są dookoła niego, powinien być łagodny. A więc Niezłomny w zasadach, w prawdach wiary, a jednocześnie radosny, spokojny, łagodny w takim zwykłym, codziennym obyciu, w zwykłych, małych, codziennych sprawach. I Arcybiskup Lefew jest pięknym tego przykładem. Te osoby, które go znały, podkreślały to, że on rozsiewał taki spokój wokół siebie, ten właśnie, który uchodzi za tego twardogłowego, ten właśnie, który, który jest przedstawiany jako taki, taki żelazny biskup, taki, w cudzysłowie taki właśnie schizmatyk, który, który ma jakąś tam swoją wizję i za wszelką cenę ją przepchnie arcybiskup zupełnie nie miał takiego charakteru miał charakter raczej właśnie spokojny i wyważony oczywiście jego temperament był przepracowany przez, przez długą troskę o swoje własne uświęcenie. Oczywiście tam wiele cnót było po prostu wypracowanych, ale dlaczego zwracam uwagę właśnie na to połączenie niezłomności w kwestii zasad, a z drugiej strony takiej łagodności w codziennym obyciu? Dlatego, że dzisiaj w kościele modna jest postawa dokładnie odwrotna. To znaczy, Labilności w kwestii zasad, czyli niestałości w kwestii zasad, uległości w kwestii zasad, a z kolei takiej tward takiego twardogłowia w kwestiach takich drugorzędnych, mało istotnych, powiedzmy praktycznych. No po czym to widać? Ano, na przykład, właśnie widać to. W ekumenizmie, w takim obcowaniu z tym światem, jak hierarchia kościelna dzisiaj obcuje z innymi religiami i z tym światem. Na poziomie tych zasad tam jakby nic nie ma. To jakby wszystko jest dobre. To znaczy, czy ktoś wierzy, że Pan Jezus jest Bogiem, czy nie, to to wszystko jedno, tak i dobry jest i buddyzm, i islam, i protestantyzm, i katolicyzm, choć to pewnie najmniej w oczach niektórych teologów. I Jakieś tam religie prymitywne z Ameryki Południowej, to wszystko jest dobre, i ten świat jest dobry, i wszystkie te polityczne ruchy są dobre, i wszyscy ci, ci wielcy, możni tego świata, którzy serwują nam od kilku lat już takie bardzo, bardzo wyraźne środki zmiany społeczeństwa, zmiany tego świata, oni wszyscy są dobrze, i Kościół tak, wszystko, wszystko to jest w porządku, dobrze, nie ma potrzeby, żeby się wspierać o to, czy Pan Jezus jest Bogiem, czy Kościół, jest faktycznie od Pana Boga, czy, czy nie, to, to nie ma potrzeby się o to spierać. Ale nie daj Boże, żeby ktoś w jakiejś praktycznej sprawie tej hierarchii kościelnej podpadł. Od na przykład. A żeby chciał odprawiać mrze Świętą inaczej niż te dla współczesny, nowy nowym przewiduje. Jak tam od razu się rozpala święty gniew, jak to trzeba ich wszystkich tam zdusić i, i prześladować, bo jak oni śmiał tutaj zrobić coś inaczej niż myśmy to przewidzieli. I to na Niższych szczeblach życia kościelnego również jest dosyć często widoczne. To znaczy, bardzo często właśnie kwestie takie najważniejsze, kwestie praw wiary, to są rzeczy drugorzędne. Można celebrować Dzień Islamu w Kościele, nikomu to nie przeszkadza, ale jednocześnie niechby ktoś spróbował. Niechby ktoś z kapłanów spróbował skrytykować jakieś decyzje swojego biskupa. Oczywiście, że to nie jest naturalne i to nie jest dobre, żeby krytykowano, żeby duchowieństwo krytykowało decyzje ich przełożonych. Oczywiście, że to muszą być jakieś naprawdę bardzo poważne powody, żeby coś takiego usprawiedliwić. Tak ale mimo wszystko jest dysproporcja. To znaczy, spójrzmy na przykład na kapłana, który, no powiedzmy właśnie, nie wiem, ma jakieś tam tradycyjne, tradycyjne tendencje i powie coś gdzieś tam właśnie przeciwko jakimś nadużyciom liturgicznym. Na przykład kapłana, który by skrytykował arenę młodych arcybiskupa Rysia. W pewnym sensie jest to naturalne, że jeśli biskup coś robi, no to nie chce, żeby jego podwładni to krytykowali. Tak. Tylko, że spójrzmy na ten kontrast. Z jednej strony można poddawać wątpliwość bóstwo Pana Jezusa. To jakby za bardzo nikomu nie przeszkadza. Celebrujemy dzień islamu, czyli celebrujemy, znaczy ja nie celebruję, natomiast hierarchia kościelna w Polsce celebruje dzień islamu, a więc celebrują naukę, która twierdzi, że Chrystus nie jest Bogiem. Oficjalnie wieszają to jakby to, no, takie sztandary na swoich kościołach, czy jeszcze jeszcze można powiedzieć bardziej radykalnie dzień judaizmu, gdzie w ogóle przecież dla nich Pan nasz Jezus Chrystus to jest w ogóle tylko jakiś oszust i w ogóle nie mający żadnego znaczenia w dziele zbawienia. Więc takie rzeczy sami biskupi wynoszą na sztandary. Kwestia zasad, prawd, wiary, to nie, to nieistotne. Ale nie daj Boże, żeby ktoś chciał zrobić coś inaczej niż my tego chcemy. Nie daj Boże, żeby jakiś ksiądz starą mszę gdzieś odprawił wbrew naszej woli. O nie, 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 nie. Takiego, to już trzeba zdusić, ścisnąć, zniszczyć, zdeptać i jeszcze zaorać i posypać na zakończenie solą. To może się wydawać komuś dziwne, dlaczego podaję przeświętę jako przykład jako tutaj rzeczy mniej ważnej. Oczywiście, że nie jest to rzecz mniej ważna, natomiast jeśli powiemy, że nowa msza. Szkodzi wierze, że długofalowo niszczy wiarę wiernych, to oczywiście jest wtedy na tym poziomie podstawowych zasad, za które trzeba żyć i umierać. Natomiast jeśli z perspektywy Współczesnej hierarchii, no nie możemy jednak, to znaczy współczesna hierarchia nie może powiedzieć, że stara msza szkodzi wierze, że nie wyraża wiary w sposób wystarczający, bo w ten sposób po prostu ogłosiliby oficjalnie schizmę pomiędzy sobą a Kościołem Katolickim, dlatego że Kościół to msze świętą kanonizował, dlatego że ją praktykował przez 20 wieków, to znaczy upraszczając, tak to wiadomo, że przechodziła pewne zmiany, natomiast co do swojej zasady, praktykował ją przez 20 wieków I teraz zerwanie z nią, powiedzenie, że ona wiary naszej nie y, wyraża, no byłoby takim aktem schizmy. Nie mogą tego powiedzieć. Muszą więc mówić, na, wyjaśniać y, zakaz odprawiania przy świętej czy ograniczenia. Muszą wyjaśniać takimi sprawami drugorzędnymi, że to rozbija jedność parafii, że to tworzy jakiegoś takiego dziwnego ducha, bo ci ludzie tak patrzą wstecz i. i w jaki sposób nastawia ich to przeciwko Soborowi Watykańskiemu II, a więc podają argumenty drugorzędne. A skoro podają argumenty drugorzędne, to ich walka z Mszą Świętą Trydencką jest wyjaśniona właśnie na tym poziomie drugorzędnym. Dlatego walka z Mszą Świętą Trydencką w połączeniu z tym, że... Pięknych słowach wyraża się pochwały wobec islamu i judaizmu, obchodzi się dni islamu i judaizmu. Połączenie tych dwóch faktów, z jednej strony akceptujemy, celebrujemy tych, którzy uważają Pana Jezusa za oszusta, a z drugiej strony prześladujemy rytm mszy Świętej, o której nie mamy odwagi powiedzieć mówię cały czas z perspektywy współczesnej hierarchii o której nie mają odwagi powiedzieć, że ona jest dla, nieodpowiednia dla kształtowania wiary. Wiernych, bo już powiedziałem dlaczego. A więc, tą msza świętą, o której mówią, że ona no, wprowadza jakiegoś takiego jakieś takie rozłamy, jakoś tak kieruje ludzi bardziej właśnie na to, co przedsoborowe, a to jest już teraz niewłaściwe, trzeba iść z tym duchem czasu. A więc z jednej strony są mega tolerancyjni na poziomie podstawowych zasad. Jak ktoś uznaje Pana Jezusa za oszusta, jak to jest u współczesnych talmudycznych Żydów, no to w porządku, to celebrujemy Go w kościele. A jak ktoś chce odprawiać msza świętą trydencką, która... Zgodnie z ich wizją, po prostu tak, nie do końca odpowiada posoborowemu duchowi, posoborowemu kierunkowi, no to ich będziemy dusić, tłamsić, niszczyć i pod żadnym pozorem nie może być dla nich miejsca w kościele. Tutaj, moim zdaniem, jest to właśnie ilustracja, przykład właśnie takiego zachowania. Na poziomie zasad jest tam wszystko jedno, ale jeśli ktoś jest nam nieposłuszny, jeśli ktoś naszej linii nie realizuje, jeśli ktoś tego, co my chcemy teraz zrobić, jeśli ktoś temu się opiera, to go złamiemy, zniszczymy, zakażemy wszystkiego, co on robi. To tylko tak jako ilustracja tego, że dzisiaj w Kościele modne jest zupełnie co innego niż ta postawa prawdziwie katolicka, taka świątobliwa po prostu postawa, to znaczy człowieka, który widzi prawdy wiary i jest gotów za nie umrzeć. Jest w nich niezłomny, a z drugiej strony w tych rzeczach drugorzędnych jest łagodny, jest pełen miłosierdzia, jest pełen spokoju, można powiedzieć, oddania wobec woli Bożej, oddania wobec opatrzności. I taki był arcybiskup Lefebvre. Zachęcam do zakupu tej maleńkiej broszurki. Naprawdę mm, nie wymaga to ani wiele czasu, ani zakup nie wymaga wielu środków. Zachęcam do zapoznania się z nią. Oczywiście będzie link w opisie. Arcybiskup Lefebvre to bez wątpienia jedna z najważniejszych postaci XX wieku i to nie w kontekście historycznym XX wieku, tylko jedna z tych postaci, która będzie miała też znaczący wpływ właśnie w przyszłości. No bo tutaj dochodzimy do tego najważniejszego pytania to znaczy, w którą stronę Kościół musi. Pójść, żeby przetrwać i żeby kwitnąć. Która droga prowadzi do śmierci, a która droga prowadzi do życia. Czy to jest droga XX wieków Kościoła, droga Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Bożego Objawienia, czy to jest droga Tejara de Chardin, Henri de Lubac'a, i karla ranera, więc bohaterów modernistycznej teologii, tworzących nowe, wspaniałe wizje, wiedzących lepiej, jak człowieka zbawić, lepiej nawet od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Odsyłam, jeśli kogoś zakończenie zdziwiło do poprzedniego materiału, gdzie można zakosztować taką próbkę nowoczesnej teologii. Oczywiście również link będzie w opisie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.